Grillowania ryby używamy prostej mieszanki na bazie czosnku, soku z cytryny, oliwy i natki pietruszki. Smarujemy tym rybę i marynujemy 15 minut, uprzednio lekko opruszając solą. Witam wszystkich w Żarłok TV. Dzisiaj wraz z moim gościem, z panem Brodą, zaczynamy grillowanie. Dokładnie zaczynamy od rozpalania pieca. A co za ryby będziemy grillować? Dzisiaj będzie na grillu umbryna. Umbryna, którą w poprzednim odcinku dostałem od Tomka z jego sklepu Dorada. Obejrzyjcie tamten epizod, a w tym jest przepis, jak to zrobimy po naszemu. Czy wcześniej miałeś do czynienia z umbryną? Nie, to będzie pierwsze. I to też będzie moje pierwsze spotkanie ze smakiem umbryny. Grillowanie zaczynamy od położenia ryby na grzbiecie, od strony skóry, na ostry ogień na około 2 minuty. Ile czasowo to widzisz? No, 10 minut. Ale od strony skóry, tak? Nie, w całości. A, w całości? W całości. Czyli na oko, z tego co tutaj widzę, to ta ryba dłużej jest pieczona, grillowana od strony skóry, tak? Tak, bo tam są łuski i można mocno przysmażyć i oni zostaną. A jeżeli my zaczniemy grillować od tej strony, no to spalimy rybę i nie będzie co jeść tam. Dlatego zostawiamy z łuskami i grillujemy. Ludziom nigdy nie pokazują, jak na przykład ty gdzieś tam na wyspach siedzisz i grillowaną rybę taką morską zamawiasz. Tego nikt ci nie pokazuje, bo ty dostajesz taką rybę. Tak. Tak to jesz. Dokładnie tak. I wtedy, jak tu jest przypalona, a tu jest dobrze wypieczona, wygrillowana, ty dostajesz ten aromat i smak tej ryby. Ale od spalenizny też może być aromat. Ale nie będzie tego aromatu spalenizny, bo to zostanie na łuskach. Okej. A jeżeli to będziemy grillować powoli, to ta ryba będzie nie grillowana, a już ugotowana. I dlatego musi być mocno. Tak to jest. Czy ty to robisz na oko, tak? Tak. Tu już prawie już gotowe. Białe oko. Ryby. To jest. No to na jest oko. Gotowe. Na oko. No i tu zobacz. Jak to bulkoczy? Widzisz, przy ilu stopniach gotuje się woda? To ja ciebie pytam. 100 stopni. No. A żeby ryba była gotowa, trzeba w środku 60-70 stopni. To jest well done. Zobacz, jak tu już. Jest czarnawo, tak? Zrobimy. Czarnawo, jak bulkoczy. Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Odchodzi samo. Odchodzi samo. To, co było przypalone, zostało z tamtej strony. A tu, i to jest, zobacz, to jest spalone tylko łuski. Bo skóra cały czas jest cała i nie przypalona. Skóra jest cała, widzisz? Tak, widzę. Okej, jesteśmy. Mamy rybę. Ja nie mogę już gadać. Ty możesz gadać, a ja będę... Ty będziesz zajadywał, dobra.
Żadnej spalenizny nie czuć, to jest racja. Mhm. A po drugie zostało soczyste. Zwarte to mięso jest. Znaczy według mnie ta ryba, ta umbryna jest dosyć delikatna. Wydaje mi się, że każdemu, kto lubi dorsza... Nie na tyle jest delikatny dorsz w porównaniu do tej umbryny. Nie tylko wy przed telewizorami chcielibyście zjeść i spróbować tej umbryny. Mamy tutaj ochotnika, który już się przymila i bardzo tutaj bardzo prosi. Halibut jest dla was zbyt tłusty. To jest, ja ci powiem, że to jest taka delikatna ryba, która nie ma porównania do halibuta, nie? No halibut to jest, wydaje się mi, taka świnia morska, która jest tłusta. No i tłusta przede wszystkim. Ości w tej rybie są duże, łatwo je wyciągnąć. Dobra, ja skończę. Zostawiam cię samego. Ja już też nie będę dużo gadał, bo ja już teraz ja już kończę. Gadaj. I mówię... Ja idę, a ty gadaj. Przechodzimy teraz do ryby numer 2, czyli umbryna, która będzie z wodnymi szparagami. Zobaczymy, czy ona przejmie sól, czy te szparagi będą potrafiły posolić. Bo tutaj jest mało soli. Mniej soli, bo wtedy czuć smak tej ryby. Okej. Okay. A już i ta ryba była naprawdę świeża. I ona w smaku całkiem inna. Bo jeżeli na przykład gdzieś tam w sieciówki weźmiesz tą rybę, no to co? Ona tydzień leży na ledzie, nie ma tego smaku. Znaczy ja ci powiem, że nie ma tego aromatu. Że to się da jeść bez chleba nawet. I jest tak, że tu grillowaliśmy, a smak i zapach ryby nie zniknął. Dobry smak i zapach. Prawdziwy, świeży. Żarłok. No widzisz, jakie dobre, co nie? Jakie dobre, pan. Widzisz, dobra ryba, nie? Co powiesz? Jeszcze byś chciał? Jeszcze? Jeszcze umbryny? Jestem w najlepszym możliwym towarzystwie. Na grillu umbryna, tym razem faszerowana szparagami morskimi, które mogliście zobaczyć w poprzednim filmie z Tomaszem. I najlepsze towarzystwo pana Brody, po raz kolejny mistrz mięsa i pastrami. Wieloletnie doświadczenie, a moje wieloletnie doświadczenie w jedzeniu będzie się przekładać na konsumpcję tej ryby. Słuchajcie, w przypadku, kiedy mamy rybę faszerowaną i złożoną na pół, to nie jest 10 minut. To musi być trochę więcej czasu. Możesz sprawdzić termometrem albo na oko. Znowu masz oko. No to oko jest już... Gotowe, tak. No zobacz, tu jest wskazówki. Jeszcze nie bulkoczy, tylko zaczyna się to. A grill jest rozpalony na maksa, tak? Na maksa zrobimy, to spalimy na zewnątrz w całości, a w środku zostanie surowo. Czyli ustawienie grilla na ile procent grilla? No 25-30%. Grillowanie wersji nadziewanej morskimi szparagami zajęło Brodzie około 20 minut. Ze środka dobywał się ciekawy, lekko szpinakowy aromat podpiekanej morskiej trawy. Mamy teraz umbrynę już zgrillowaną, która jest nasączona, nafaszerowana taką trawą morską. Te szparagi są takie bardziej już, no nie są takie trwałe, nie? No i co to możesz powiedzieć, bo my żadnej soli tu nie dali. Wystarczająca ilość tej soli ze szparagów,
Myślałem, że będzie bardziej czuć tej soli. Dla mnie jest bardzo delikatnie słone. Ja bym mógł troszeczkę na koniec jeszcze parę razy, o tak. Bardziej prosty smak. Nie ma żadnych przypraw, nic. Ryba jest dobra, świeża. Smaczna jest. Ale jeżeli chodzi o jakąś tam grę smaków, no to jest bardzo proste. Spotkanie z umbryną ciekawe. Ryba jest easy. Powiedziałbym, to nie jest żaden smak, że potrzebny jest jakiś, wiesz, wyszukany smakosz. To jest ryba, która będzie smakować każdemu, kto lubi ryby. Uniwersalna w smaku. Uniwersalna w smaku, dokładnie, dokładnie. Bardzo delikatna, nie za tłusta, nie za chuda. Słuchajcie, my kończymy i będziemy tutaj sobie zajadać jeszcze ciasteczka świeże na deser dla Żarłoka specjalne. I zapraszamy do kolejnego naszego spotkania. Zasubskrybujcie, bo zrobimy coś, z czego pastrami Sandwich Bar Mr. Broda jest znany. Zrobimy ryby podwędzane. Nie do końca tak jak pastrami, prawda? Tylko tak jak ryby. Wędzone na gorąco. Już w następnym spotkaniu z Mr. Brodą i z Doradą, sklepaszem. Smacznego. Subskrybujcie, aby w następnym odcinku ktoś nie podwędził wam ryby.